Gdzieś na brzegu stoi człowiek zapatrzony w morskie fale. Te się wiją harmonijnie, piękne jak moskiewski balet. Przed sobą ma tylko wschód, jest piąta nad ranem. Za sobą ustawił stół, na nim gotowe śniadanie i dwa krzesła, jakby czekał na rozmowę. Więc podchodzę i się pytam, czy mogę usiąść, czy poczekać, nie pytać. Słyszę tylko bardzo proszę, ale typ się nie odwraca, a z upioru mi wygląda coś na antka warszawiaka. To zagajam, co u ciebie, skąd jesteś i dokąd zmierzasz. On mi tylko krótko, cicho pewnie każe nie odbierać. Pod stołem telefon stoi, taki stary, na pokrętło. Wierci w mózgu dziurę mi tym sygnałem operetko. Przeciwko mnie zaczął jeść, mówiąc smacznego. Dodał tylko: jedz, nie krępuj się kolego. Twarz ma znaną, jakby moją, tylko starszą, także prawie nie poznałem. Znowu pytam, co w przyszłości, powiedz, co się ze mną stanie. Milczy, słyszę sygnał, morskie fale i mlaskanie. Ten telefon brzmi już teraz jak karetka na sygnale. Nie odbieraj, znów powtórzył, jak chcesz poznać przykrą przyszłość. Nie wiedziałem, czy mu wierzyć, czy zaryzykować wszystko. Wstałem i zacząłem biec, w sumie byłem najedzony. Tylko nie wiem, czy ze strachu, czy to jest poranny jogging. I nie słyszę telefonu, zostawiam brzęczenie w tle, kiedy trafiam na call center i mały punkt GSM. I bang, bang, jak Big Ben. Tylko ten brzdęk, brzdęk, co chcę zjeść? Nie, no co jest? Weź, weź, stary, ja stoi i coś klnie.